macie pojęcia, jak bardzo cieszę się, że to muzeum wręcz stanęło na mojej drodze. Tak zupełnie przypadkiem. Medycyna była moją pasją od zawsze, odkąd pamiętam. Powiem wam więcej, trzykrotnie próbowałem dostać się na Akademię Medyczną. Za pierwszym razem był to Kraków, a potem dwukrotnie Łódź. Niestety nie udało się. A potem? Potem życie potoczyło się swoimi torami. Muzeum Historii Medycyny zostało założone w 1945 roku. Znajduje się ono w Starej Szkole Medycznej Uniwersytetu w Cuenca i posiada ponad 5000 eksponatów. Jest to moje kolejne muzeum w Ekwador, do którego wstęp jest bezpłatny.